Namaste. Witamy się z Wami z Indii. Jeszcze jesteśmy tutaj, ale dosłownie za pół godziny, kiedy otworzą granicę, jak widzicie, lądową pomiędzy Indiami a Pakistanem, to będziemy ją przekraczać. I jak przekroczymy granicę, to jedziemy do Islamabadu. Rozpoczynamy serię tym filmem z naszej kolejnej podróży. Jesteśmy na granicy Wagah Border. Jest to jedyne otwarte przejście graniczne między Indiami a Pakistanem. To miejsce jest też o tyle znane wśród turystów, bo odbywa się tutaj dość widowiskowa ceremonia pomiędzy żołnierzami pakistańskimi a indyjskimi. Ale nie będziemy tego oglądać, bo ona się zazwyczaj odbywa o godzinie 16. Tak. Dodam tylko, że ta ceremonia jest nieprzerwanie od 1959 roku i ma ona na celu zaprezentowanie zarówno rywalizacji pomiędzy Pakistanem, jak i Indiami, jak i również braterskości. Ogólnie to jeszcze nie jest punkt graniczny, tylko to jest taki pierwszy szlaban, gdzie stacjonują indyjscy żołnierze, a nasz punkt graniczny jest dopiero kilometr stąd, także pewnie będziemy musieli jakąś taksę ogarnąć albo... Nie, no, z buta przejść, albo z buta przejść. No, mam 40 kg bagażu, no także dobra, to nie idziemy. Ty sobie możesz iść, ja raczej zostanę i poczekam na taksę. No i najprawdopodobniej tam przy tym samym przejściu nie będziemy mogli już nagrywać. No, oczywiście tutaj chłopaki już nas przyatakowały z telefonami, z selfikami, także sesja gruba poszła. No i ogólnie co, tam jest jakiś kiosk, tutaj trochę śmieci, tam popcorn. Na zegarku już 9:30, coraz więcej ludzi zbiera się przed granicą, a my za pół godziny wsiadamy w taksę, podjeżdżamy kilometr i przechodzimy przez granicę. Naszym pierwszym przystankiem w Pakistanie jest Islamabad. Miasto od 1967 roku jest stolicą Pakistanu, która po decyzji ówczesnego przywódcy została zaprojektowana oraz wybudowana od zera. Można to dostrzec w rozkładzie miasta, które podzielone jest na strefy. Co ciekawe, każda z nich ma określoną rolę. Jest enklawa administracyjna, dyplomatyczna, dzielnice mieszkalne, sektory edukacyjne i przemysłowe, obszary handlowe oraz parki. Głównym powodem przedsięwzięcia była chęć utworzenia nowego, bardziej reprezentatywnego miejsca dla rządu niż przeludnione miasto Karachi. W Islamabadzie rozpoczyna się nasza wyprawa motocyklowa, skąd wyruszymy w kierunku gór Karakorum, ale o tym w kolejnych filmach. Kilka słów o Pakistanie. Pakistan jest stosunkowo młodym państwem. W 1947 roku, po rozpadzie Indii Brytyjskich, powstały dwa państwa. To były Indie oraz Pakistan. Pakistan zrodził się z potrzeby odizolowania się muzułmańskiej mniejszości od hinduskiej większości. Byli oni stygmatyzowani, próbowano odbierać im ich prawa tylko ze względu na religię. I właśnie ta odrębność religijna wyróżnia Pakistan właściwie na skalę całego świata, ponieważ to właśnie religia była najważniejszym czynnikiem narodotwórczym tutaj, w tym państwie. Dziś Pakistan jest szóstym pod względem ludności krajem na całym świecie. Żyje około 220 milionów Pakistańczyków. Mało tego, Pakistan jest jedynym nuklearnym państwem na świecie i stanowi bardzo ważny punkt w kontekście bezpieczeństwa Azji Południowej. Podejrzewam, że jeśli słyszeliście coś na temat współczesnego Pakistanu, to prawdopodobnie są to sensacyjne, negatywne newsy ze strony tradycyjnych mediów. Rzeczywiście Pakistan boryka się z wieloma problemami. Boryka się z konfliktami na podłożu etnicznym oraz religijnym. Przede wszystkim społeczność muzułmanów szyickich jest nękana przez sunnitów. I również zdarzają się prześladowania względem innych mniejszości narodowych oraz mniejszości religijnych. Do tego dochodzi kryzys energetyczny, bardzo słaba demokracja, silna pozycja politycznej armii, ale nie tylko to, co mówią tradycyjne media, jest prawdą. I w tej serii chcielibyśmy odczarować Pakistan. Jesteśmy w Pakistanie już 10 dni i dotychczas mamy same pozytywne doświadczenia. Na każdym kroku spotykamy bardzo życzliwych ludzi. Co chwilę jest nam oferowana herbatka albo jakiś posiłek. Tutejsza gościnność jest tak bardzo silna, że nawet kiedy my idziemy do restauracji, to bardzo często się zdarza, że ktoś się do nas dosiada, zaczyna z nami rozmawiać i finalnie chce płacić za nas nasz rachunek.
Czasami się na to zgadzamy, bo już po prostu nie wypada tak bardzo naciskać, żeby zapłacić, ale czasami próbujemy jednak wesprzeć lokalną społeczność i sami za siebie zapłacić. To tak bym powiedziała, że jest 50-50, natomiast nigdzie indziej z taką gościnnością się jeszcze nie spotkaliśmy. Dla Pakistańczyków jest bardzo ważne to, jak odbierają ich zagraniczni turyści. Oni na każdym kroku się nas pytają, czy czujemy się bezpiecznie, czy wszystko jest ok. Więc widać, że ten stereotyp, który funkcjonuje w zewnętrznych krajach, poza Pakistanem, a właściwie to powiedzmy, że w tych naszych krajach rozwiniętych, jest dla nich bardzo niewygodny, ponieważ on się mija z prawdą. Na co dzień nie ma żadnego zagrożenia podczas podróżowania po Pakistanie. Wiadomo, nigdy się nie wie, gdzie akurat się wydarzy jakiś atak terrorystyczny, natomiast wychodzimy z założenia, że tutaj prawdopodobieństwo znalezienia się w złym czasie, w złym miejscu jest takie samo jak w Polsce. Tak samo tam może nas potrącić samochód, jak tutaj akurat musielibyśmy mieć takiego pecha, żeby się znaleźć w takim miejscu. Szczególnie w ostatnich latach Pakistan kładzie bardzo duży nacisk na ochronę turystów. Powstała nawet taka specjalna jednostka turystycznej policji i tacy policjanci jeżdżą. My mieliśmy z nimi dwa razy dotychczas kontakt. Pytają, czy wszystko jest ok i tak dalej, próbują się zaopiekować. Generalnie właśnie Pakistańczycy są tacy bardzo opiekujący się turystami i jesteśmy naprawdę zachwyceni. Pakistan jest bardzo jednorodny religijnie. 97% stanowią muzułmanie i tylko 3% to są wyznawcy innych religii. Natomiast zupełnie inaczej ma się kwestia, jeśli chodzi o różnorodność etniczną. Tutaj jest bardzo wiele grup etnicznych. Szacuje się, że kilkadziesiąt. Przeczytałam gdzieś o liczbie ponad 70 różnych grup etnicznych i jest to możliwe, ponieważ w różnych, nawet górskich regionach zamieszkują niewielkie społeczności liczące po 1000 lub kilka tysięcy członków. Natomiast jest kilka grup dominujących. Niemalże połowę społeczeństwa stanowią Pendżabczycy. Jest to grupa dominująca nie tylko w kwestii liczebności, ale również w kwestii statusu. Największą część elity Pakistanu stanowią właśnie reprezentanci tej grupy. Inne liczne grupy to są Sindhowie oraz Pasztuni. Oni stanowią mniej więcej około kilkanaście procent. Każda z tych grup stanowi około kilkanaście procent społeczeństwa. No i do tego dochodzi kilkadziesiąt mniejszych grup. Kalaszowie zachowali najwięcej odrębności oraz wolności kulturowej. Ta wolność, którą mają dalej Kalaszowie, jest bardzo nie w smak radykalnym islamistom. Nie podoba im się to, że bardzo wąska grupa ludzi może żyć poniekąd troszeczkę inaczej niż wedle sztywnych zasad islamu, ale rząd stanowi swego rodzaju protekcję dla tej wyjątkowości i dla ich odrębności. Opowiem Wam teraz o Karakorum Highway, czyli drodze karakorumskiej, którą będziemy się głównie przemieszczać na naszych motorach podczas podróży w Pakistanie. Budowa tej drogi została rozpoczęta w 1950 roku, a została zakończona w 1970 roku. Jest to owoc współpracy między Pakistanem a Chinami. Jest to najwyżej położona asfaltowa droga na świecie. Ma prawie 800 km i w dużej mierze biegnie przez jedne z najwyższych gór świata, czyli góry Karakorum. Łańcuch górski Karakorum leży na pograniczu Pakistanu, Indii oraz Chin. To jeden z dwóch najwyższych na świecie masywów górskich. To właśnie tutaj położony jest szczyt K2, drugi pod względem wysokości na świecie oraz trzy inne ośmiotysięczniki. Gasherbrum 1, Gasherbrum 2 i Broad Peak. Góry Karakorum powstały w orogenezie alpejskiej, czyli w ostatnim okresie fałdowań górotwórczych, który trwa do dziś. Jest to jedno z najbardziej zlodowaciałych miejsc na Ziemi i obejmuje niemalże największe lodowce górskie na świecie. Wróćmy jeszcze do samej drogi. W ostatnich latach Chińczycy zainwestowali bardzo duże pieniądze w remont tej drogi, ponieważ droga ta jest poddawana ciągłemu zniszczeniu, głównie przez spadające kamienie, lawiny, zasypujący ją śnieg w okresie zimowym. Dodatkowo zdarzają się tam osuwiska skalne, czyli landslidy w porze monsunowej.
I w tym okresie ta droga jest blokowana i często wiele godzin trwa, zanim droga zostanie odblokowana przez ekipę sprzątającą, a następnie cały ruch towarowy jest puszczany, jest kontynuowany. Chińczycy doskonale wiedzieli, co robią, inwestując kupę pieniędzy w tą drogę. Dzięki temu zyskali dostęp do portu, który znajduje się w południowej części Pakistanu. I na tej trasie prowadzony jest głównie transport surowców oraz towarów. W tym momencie transport ten wygląda tak, że to głównie Chińczycy mogą przewozić towar na stronę pakistańską. To wszystko ze względu na COVID, który miał miejsce ostatnimi czasy. Dzięki Karakorum Highway do Pakistanu z roku na rok przyjeżdża coraz więcej turystów, którzy chcą właśnie na motorach przejechać sobie ten piękny odcinek trasy. Widoki podobno są niesamowite. W oddali można zobaczyć 6-7-tysięcznik, jedno z najwyższych gór świata. Także mega się jaramy, że niedługo na nią wyruszymy. A w nadchodzących filmach zobaczycie, jak było. W tym odcinku to już wszystko. W kolejnych filmach z Pakistanu podzielimy się z Wami naszymi przygodami podczas podróży na motocyklach po tym intrygującym kraju oraz opowiemy Wam ciekawe historie Pakistańczyków. Dzięki, że nas oglądacie i do zobaczenia niebawem.